Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Dzisiaj przygotowałem mocną grupę dla hodowcy z Wyszkowa, a zresztą stamtąd będę lot młodych miał 480 km. Lot gołębi młodych tegorocznych pod wiatr, to jest to. Zobaczmy, co dla niego przygotowałem. Tutaj nie ma żartów. Jakaś grupka żniwiarzy, czyli te gołąbki będą tutaj wszechstronnie uzdolnione, oraz grupkę wyrzymaczy, żeby była różnorodna. Te gołąbki są dobrze zimbredowane, czyli wyprowadzone, oczyszczone genetycznie. Biała linia Fineke 5000, to już torpeda. To jest bardzo dobry sort gołąbków i one dowolnie można ze sobą krzyżować lub łączyć w obrębie swojej rodziny. No i grupka ciekawych wyzymaczy. Tutaj co jeden to piękniejszy, co jeden to lepszy. A więc będzie z czym pracować. A jeszcze tychać tutaj na bardzo ładnie. I jeszcze na. Także mamy grupkę tutaj na deser jakiś ciemny. No, zanim popatrzymy z bliska na tą kadrę doskonałych gołębi, już przygotowuję do wysyłki kolejne pakiety 10 plus 2 gratis, 10 plus 2 gratis. To są gołąbki w cenie, duży pakiet 2000, a mały pakiecik pojedzie do kolegi, który wygrał typowanie na lot. Czyli wygrał jednego, ale Ryszard da 5. A co mu tam? Kto mu zabroni? A więc spójrzmy z bliska, jak ta kadra wygląda. I już podjeżdżamy do kadry. Gołębie bojowe Ryszarda, to nie są żarty. A więc grupa żniwiarzy doskonałych. To są gołębie na dystanse krótki, średni, ale i z wiaterkiem długi również pociągną. No i wyrzymacze, czyli dwa ciekawe szczepy gołębi, którymi można naprawdę wiele osiągnąć. Gołębie bojowe Ryszarda.